Vlogmas dzień 19. Cześć, cześć kochani, witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasku. Mamy vlogmas numer 19. No i słuchajcie, nie będę już powtarzać, nie będę już powtarzać, jak ten czas szybko leci, bo każdy sobie z tego zdaje sprawę, że ten czas po prostu pędzi wręcz nieubłagalnie i się nie zatrzymuje, ale w tym roku wydaje mi się, że on naprawdę wyjątkowo szybko pędzi. Witam się z wami serdecznie. Słuchajcie, u nas już czas naprawdę poleciał dzisiaj, dlatego że tak, rano miałam dużo spraw na komputerze, a później, tak jak wam wczoraj wspominałam, słuchajcie, razem z Nel sprzątałyśmy i pokoik. Rzeczy papiernicze, typu kolorowanki, wycinanki, bloki, farby, kredki, mazaki, bo tam zawsze robi się bałagan, więc Nel mi bacznie pomagała. No i słuchajcie, wiecie, trochę rzeczy do ogarnięcia jest. Nel została ze mną w domu, też tam ostatnio wam o tym wspominałam, a wiecie, jak dziecko zostaje z wami w domu, to wiecie, jak wygląda sytuacja i wiecie, ile rzeczy możecie zrobić, a ile zrobiłybyście, gdyby jednak dzieciątko było w szkole albo w przedszkolu. Ale słuchajcie, jest fajnie, jest dobrze. Jeżeli chodzi w ogóle o frekwencję u Nelci w przedszkolu, to jest bardzo, bardzo słaba. W ogóle też odwołali im jasełka, więc jasełek w tym roku nie będzie, ale ja się cieszę, że ona została po prostu w domu. Mam w sumie taką, wiecie, pewność, że ona mi nie przyniesie teraz żadnego chrupska przed świętami, że mi się nie rozchoruje, także dobrze, że jest w domku. Krzysiek w pracy, Leo w szkole, tak słuchajcie, jak powinno być. My za chwilę będziemy coś tam sobie jadły, Nelci odgrzeje rosołek, bo wczoraj, tak jak wam mówiłam, też robiłam dzieciom rosołek, także zaraz będziemy zajadać, później zrobię kawę. Słuchajcie, wczoraj tych pierogów nie przełożyłam jeszcze do woreczku, więc zrobię to za chwilę. I jeszcze słuchajcie, o czym wam chciałam powiedzieć, tak sobie siedzę ostatnio i myślę, kurczę, co ja założę na Wigilię? Nie mam żadnego pomysłu, nie wiem po prostu, co ja na tę Wigilię w tym roku założę. Mam trochę sukienek, ale jakoś żadna mi nie za bardzo tu gra. No i znalazłam na Instagramie jakiś tam butik, słuchajcie, i zamówiłam sukienkę i ona właśnie dzisiaj do mnie przyszła, także przymierzymy ją dzisiaj sobie, ja przymierzę ją razem z wami, no i zobaczę. Czy jest ok, czy zostaje i mam stylizację na Wigilię, czy jest nie ok, będę musiała ją odesłać, wiecie, i założyć coś innego. Wolałabym, żeby była ok. Sukienka jest czarna, jest taka zwykła, niezwykła. To jest, słuchajcie, taka elegancka, niby czarna, ale troszeczkę rozszerzana, no zobaczycie zresztą, bardzo ładna, bardzo fajna i mega mi się spodobała i mam nadzieję, że wszystko z nią będzie ok i będę mogła ją po prostu założyć sobie na Wigilię, ale to za chwilę przymierzę ją i po prostu dam wam znać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i słuchajcie, jeszcze taka jedna myśl mnie naszła, o której chciałam wam powiedzieć, to jest to, że nie musicie przepraszać, ja nie muszę przepraszać, nie musicie nikomu się tłumaczyć, ja też nie muszę tego robić, z tego jak wyglądacie. Ostatnio był już spokój w tym temacie, ale zauważyłam, że ten temat cały czas znowu gdzieś tam powraca i na vlogmasach, i na vlogach, i na Instagramie, na Instastory, że dziewczyny po prostu zaczynają od tego, jak to one dzisiaj źle wyglądają, zaczynają się z tego tłumaczyć, zaczynają przepraszać i słuchajcie, nie róbcie tak, nie przepraszajcie za swój wygląd, nie tłumaczcie się, pamiętajcie, że nie musicie nikomu się z tego tłumaczyć, nie musicie tłumaczyć się, że przytyłyście, nie musicie tłumaczyć się, że macie dziś tłuste włosy, bo na przykład siedzicie w domu z dzieckiem i wam się po prostu nie chce, albo macie cały dzień pracy, pracujecie, nie miałyście ochoty myć rano włosów, nie wiem, i jesteście zmęczone turbo. Nie przepraszajcie za to, że macie gorszą cerę, że nie macie makijażu, bo ja bardzo często jak gdzieś tam coś odpalam, słuchajcie, na przykład Instastory, to od razu słyszę, hej kochani, dzisiaj nie mam makijażu, będę was straszyć, także uważajcie, wysypało mnie, mam kobiece dni, wyglądam beznadziejnie. Słuchajcie, kiedyś wam o tym mówiłam, że
jak komuś o czymś nie powiecie, to druga osoba na to nie zwróci uwagi. No i słuchajcie, no nie lepiej by było fajnie, promiennie się przywitać. Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj do oglądania. Jaki jest ten kanon, słuchajcie, teraz? Do czego my dążymy? Że musimy zawsze wyglądać pięknie, zawsze być umalowane, zawsze być ready, zwarte i gotowe. No nie, tak nie jest. Mamy prawo mieć gorszą cerę, bo nas wysypało. Mamy prawo mieć lenia, mamy prawo, żeby nam się nie chciało. Nie chce nam się dzisiaj malować, nie chce nam się myć włosów, nie chce nam się zakrywać swoich niedoskonałości. Mamy do tego prawo i nie musimy się nikomu, pamiętajcie, z tego tłumaczyć, nie musimy nikomu o tym mówić wręcz i przepraszać za swój wygląd. To jest w ogóle najgorsze, co może być, słuchajcie, przepraszanie za swój wygląd. Przepraszam, ale przytyłam, słuchajcie, źle wyglądam, czuję się beznadziejnie. No, nie musicie tego robić, pamiętajcie, nie musicie się z tego spowiadać, nie musicie przepraszać, nie musicie absolutnie tego, moi drodzy, robić. Nie przepraszajcie za swój wygląd, nie przepraszajcie za to, że macie lenia, że czasem Wam się po prostu najnormalniej w świecie nie chce. No, ja czasami też Wam gdzieś tam mówię we vlogach, cześć kochani, witajcie, dzisiaj bez makijażu, pomalowałam sobie tylko rzęsy na przykład, tak? No ale słuchajcie, nie mówię jak to ja dzisiaj beznadziejnie wyglądam, jaką mam beznadziejną cerę i w ogóle jaka jestem beznadziejna. Pamiętajcie, nie musicie tego robić, nie przepraszajcie za gorszą formę, za swój wygląd, bo nie musicie po prostu. Także słuchajcie, jest tu moja perełka ze mną, ja uciekam do Nelci, później przymierzymy sobie tą sukieneczkę, zaraz jej odgrzeję rosołek, no i tak to u nas wygląda. Nelcia dzisiaj, słuchajcie, buszuje cały czas w pokoju Leo, no bo wiecie, Leo w szkole, to Nelcia może sobie troszeczkę tutaj u niego w pokoju pobuszować. Dobra, zapraszam Vlogmas 19, lecimy. A time for miracles wishing to find a remedy hoping for better days to come. Memories are flickering shadows, cold nights, hearing the wind blows the snow. Dobrze, moi drodzy, ja po prostu nie mogę uwierzyć, bo ja ledwo co się zebrałam tutaj za nagrywanie, za pokazywanie Wam, a już, słuchajcie, robi się ciemno. Moja sukieneczka przyszła, zobaczcie, o tak pięknie tutaj zapakowana, jakieś tam karteczki, także ja ją rozpakuję i w nią wskakuję, ale słuchajcie, zanim się nie obejrzałam, zaraz będzie po prostu ciemno, no co jest z tą pogodą? A jeszcze, słuchajcie, co najgorsze w tym wszystkim, to to, że ma nie być chyba śniegu na święta, więc finger cross, trzymamy, słuchajcie, kciuki, aby jednak ten śnieg był na te święta, bo ja mam ogromną ochotę, żeby było pięknie i biało. Zresztą chyba każdy ma ochotę, żeby było pięknie i biało. No, ale ma być na plusie od jutra, więc nie wiadomo. Nasz śnieg stoi pod znakiem zapytania. Moja, moja, to jest taka pani Mikołajkowa, kochana, słuchajcie. Dobra, lecę. Mierzymy sukienkę. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że nie zdąży się zrobić ciemno i zdążę Wam pokazać sukieneczkę w takim jeszcze lekkim naszym dziennym świetle, więc zobaczcie. Ona wygląda tak, proszę bardzo. Tutaj jest tak ładnie zakładana. Jeśli chodzi o rękawy, są śliczne, oczywiście możemy opuścić sobie je do końca, możemy je sobie też podwinąć, ale ja na razie opuszczę je do końca i już Wam pokazuję, zobaczcie, tutaj wygląda tak, tutaj wygląda tak, tutaj wygląda tak, no i co? Jak Wam się podoba? Ja Wam powiem, że ładna Nelcia, ja Wam powiem, że no jest bardzo, bardzo ciekawa, tutaj króciutka, tutaj mamy takie tak zwane falbaneczki. Zobaczcie, jak tutaj też ładnie się układa w ogóle ten tatuaż. Aj, się prześwituje, ale zobaczcie, jak ona też tutaj fajnie się układa. No, powiem Wam, że jest super. Ja ani nie mam jakiejś teraz dobrej bielizny, bo wiecie, mam zawsze do sukienek lubię założyć sobie jakieś, wiecie, wyższe, takie bardziej majteczki zabudowane. Teraz mam dość takie króciutkie, ale powiem Wam, no, że jest sztos, jest fajna i tak jak Wam mówiłam, zobaczcie, niby taka klasyczna, ale nie do końca. Zobaczcie, tutaj króciutka, tu falbaneczki. Myślałam, że to będzie bardzo pogrubiać, wiecie, te tutaj falbaneczki takie, ale jest okej. Dajcie znać. No ja uważam, że jest świetna, to oczywiście Nelcia z puzzlami. Ja uważam, że jest świetna, że jest klasyczna. Co Ty robisz? Fajnie, nie znać. Nelcia to taki mały mój skrzatek dzisiaj. Nelcia zrobiła sobie buzię, twarz z pudełka na puzzle. Dobra, to jeszcze raz Wam pokażę. Dajcie znać, co myślicie. Ja uważam, że jest
naprawdę boska. Jeszcze nie wiem, jak tutaj teraz w tym świetle to wygląda. Super. Ale zostaje ze mną. Do tego, słuchajcie, czerwone paznokcie. Myślę, może zrobię sobie jeszcze czerwone usteczka. No i tak to wygląda. Naprawdę fajna, tak jak mówię. No taka, wiecie, zwykła, niezwykła. Dobra, przebieram się i będziemy teraz zajadać rosołek. Co tam, Śnieżka? My znowu, słuchajcie, odpalamy w kominku, bo jest naprawdę nie dla ciebie, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie, jak się, wiecie, pali w kominku, no taki klimacik jest, także odpalamy kominek. A tak jeszcze przy okazji, słuchajcie, tak, świeca z Pepco jest rewelacyjna, przepiękny, delikatny, taki kawowy właśnie, słodziutki zapach, no już trochę jej wypaliłam, ale mogę polecić, naprawdę jest fajna, nie wiem, czy jeszcze je dostaniecie, jakoś jak byłam z dwa tygodnie temu, to jeszcze gdzieś tam pojedyncze sztuki widziałam. Natomiast słuchajcie, te szklaneczki z Pepco też są świetne. Ja z nich teraz po prostu cały czas piję wodę. No i tak jak Wam mówiłam, ja w ogóle nie wiem, co we mnie wstąpiło, że ja kupiłam tylko dwie, a nie sześć albo cztery. Więc jak będę przy okazji gdzieś w Pepco, no to dokupię. Zobaczcie, one nawet pięknie na świątecznym stole będą wyglądać. Na przykład do kompotu, suszu. Także nie wiem, czy jutro pojedziemy, zajedziemy, czy tam na dniach jakoś jeszcze będziemy, to na pewno dokupię. No i oczywiście, jak zwykle, ja na to mówię, kleks z pomadki. Wiadomo, prawda, czyja to szklanka i kto z niej pił. Słuchajcie, trochę czasu nam znowu dzisiaj zajęła kampania. Robiłam współpracę, Krzysiek mnie... Zeszło się. Zeszło nam się trochę, Krzysiek mnie tutaj fotografował, ale już na szczęście skończyliśmy. Także w kominku się pali, herbatka już zimna, bo trochę posłużyła mi też jako rekwizyt, słuchajcie, do kampanii, no, ale zaraz ją sobie wypiję. Także no u nas tak wygląda wieczór. Fajnie, że pali się w kominku, taki jest klimat, już mówiłam Wam wcześniej o tym. Klimat musi być, bo jest minus 10. Dzisiaj 10, dokładnie, więc i klimacik, i cieplutko, i przyjemnie. No i powiem Wam, że dzisiaj to już my chyba nic nie wymyślimy ciekawego. Żadnych fajerwerków już chyba dzisiaj nie będzie. No raczej nie, raczej nie. Nie będzie. Leo też już zajada na kolację, dzisiaj sobie zażyczył pierogi z truskawkami, więc Leo je pierogi. Ja za chwilę zabieram się za montaż vloga, vlogmaska, żebyście go jutro zobaczyli o tej 7:30. No i co, dopijam herbatkę. Czy mężu, chciałbyś jeszcze coś ciekawego tutaj naszym widzom powiedzieć? Czy coś się dziś ciekawego w Twoim życiu wydarzyło? Dzisiaj była piękna, słoneczna, mroźna pogoda. Naprawdę, jak wyszedłem na dwór, to było aż przyjemnie. Tak, także o, takie coś ode mnie. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oczywiście zapraszamy na kolejnego vloga jutro. Tak?
Tak, oczywiście, codziennie. No do właśnie. Świąt, słuchajcie. Dzisiaj do świąt. Też dostaliśmy komentarz, czy będzie we vlogu rolada bezowa. No właśnie. Popisowa. Oczywiście, że będzie. Pewnie, że będzie. Nagramy, pokażemy, a później ją zjemy. A później ją będziemy jeść, tak, na święta. Dobra, kochani, nie przedłużamy, bo tutaj ani ja nie mamy żadnych fajerwerków, ani Krzysztof nie ma tutaj dla Was żadnych fajerwerków, więc żegnamy się z Wami. Widzimy się jutro w kolejnym vlogmasie o godzinie 7:30. Zostawcie łapeczkę, zostawcie swój komentarz, będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. Dokładnie. Hej, buźki. Do jutra. Pa. Pa.